chorując przez 70 dni, ale w innej pracy, czy w tym przypadku innej ubezpieczalni, musisz ponownie przejść badania lekarskie, jak chcesz robić coś innego w kolejnej robocie. I zapytanie mojego widza. Dzień dobry, posiadam prawo jazdy z Kodem 95. Ważne do 2022 roku, czyli z tego widać, że kierowca zrobił to gdzieś początkiem 2017. Nigdy nie pracowałem jako kierowca i, czy przebywając na zwolnieniu lekarskim w Krus, czyli rolnik, yy, przez 170 dni, jak będę chciał pracować jako kierowca zawodowy, muszę ponownie przejść badania lekarskie. Dziękuję i pozdrawiam. Aby było jasne, tutaj każdego nowo przyjętego pracownika obowiązują badania wstępne do pracy, obowiązuje to również kierowcy. I w czasie tych badań lekarz oceni, czy ta choroba jest w jakiś sposób przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu, w tym przypadku kierowcy, czy nie jest. Oczywiście, no, przyniósłbym coś temu lekarzowi, bo domyślam że się, że ponad 2 miesiące to coś mogło być poważnego i w przypadku, jeżeli miałeś jakiś uraz, yy, czy zachorowałeś na cukrzycę, czy jakąś inną chorobę przewlekłą, no to warto, żeby ten lekarz wiedział Jaki jest po prostu Twój stan zdrowia? I w tym przypadku, jeżeli chodzi o kierowcę, to pod groźbą odpowiedzialności karnej musisz wypełnić taką ankietę osobową dotyczącą pewnych chorób, w szczególności cukrzycy i padaczki, i się po prostu ustosunkowujesz: czy miałeś daną chorobę, czy nie miałeś? Jeżeli nie miałeś, to jakie tam było natężenie czy nasilenie tej choroby, co tam z Tobą robiono. I mówię, to jest akurat nie najważniejsze w stosunku do cukrzycy i padaczki. Także zapamiętaj jeszcze raz Badania wstępne do każdej pracy, natomiast jeżeli chorowałeś w poprzedniej pracy, zmieniasz pracę na jakąś inną no to warto, abyś zaświadczenie od lekarza jakieś odnośnie poprzedniej choroby przyniósł. Natomiast, jeżeli to ukryjesz, no Trudno, prawda? Lekarz, że tak powiem, nie jest jakimś czarnoksiężnikiem, żeby odczytał z twoich myśli, co tam, jakie tam choroby były Chyba, że jest to ewidentna sprawa, jakieś tam widać złamanie, czy jakieś zaburzenia w twoim stanie fizykalnym. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz specjalista medycyny transportu Zasubskrybuj mój kanalik YouTube Lekarz medycyny pracy, jeżeli Jesteś tutaj po raz pierwszy. Jeżeli jesteś moim stałym widzem, oczywiście obejrzyj kolejny filmik z szeroko pojętych badań kierowców.